Cały parter ma kształt litery L, składający się z trzech brył. A w jakim celu to wysunięcie tu? To wysunięcie powstało z kilku powodów. Pierwsze to funkcje na piętrze, które musieliśmy zmieścić, odpowiednia ilość sypialni, łazienek. Stąd to wysunięcie i w nadwisie mieści się duża łazienka. Czyli nie zmieściła się, chcesz mi powiedzieć, tutaj w tej części. Druga sprawa to sama forma. Te wszystkie cztery bryły są połączone metalową, grafitową wstęgą i rzeczywiście podkreślenie tej wstęgi było dużo lepsze, jeżeli wysunęliśmy tą bryłę i wysunęliśmy właśnie w stronę ogrodu, a nie w stronę ulicy. Bartek, jak duży jest dom i jak duża jest działka? Dom ma 450 metrów w całości, razem z garażem i basenem, natomiast działka około 1800 metrów. Czyli to jest bardzo dobra wielkość działki do usytuowania takiego domu. Co było w tym projekcie dla ciebie najtrudniejsze? Co sprawiało, że na przykład no, ty nie mogłeś spać przez ten projekt? No pewnie te wszystkie rzeczy techniczne i jak to wszystko ukryć, żeby dalej tutaj zachować tą całą prostą formę. No i z tych wszystkich rzeczy, co było najgorsze? Na pewno ten beton, tak? To nie było takie proste znaleźć wykonawcę. Na szczęście generalny wykonawca budynku okazał się specem od betonu, tak? Kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz i spytałem się Darku, a czy co z tymi płytami betonowymi? On powiedział, Bartek, nie martw się. Ja cały czas myślę o betonie, śnię o betonie i jem beton, także nie przejmuj się, damy radę. Więc jak ja to usłyszałem, to powiedziałem, to jest fachowiec, którego potrzebujemy. To jest wręcz fanatyk betonu. Fanatyk betonu, także finalny efekt wydaje mi się chyba całkiem niezły.